Grind. Witam i zapraszam w kolejnym odcinku. Długo oczekiwany update. Trochę się działo. Mianowicie, udało mi się uporać z wnętrzem. Zdemontowałem dokładnie wszystko. Tutaj w kartonie mamy starą wiązkę. Będziemy ją częściowo odzyskiwać. Ale wracając do kabiny, wymontowane dosłownie wszystko: pedały, kolumna kierownicza, cały system wentylacji, wiązka, deska, no wszystko do, chciałbym się powiedzieć, gołej blachy, ale tutaj do gołego włókna szklanego. Teraz właśnie zająłem się wygłuszaniem kabiny. Musiałem pozrywać wszystkie dywany, które były poprzyklejane, na przykład tutaj. Tutaj mieliśmy takie dechy, sklejkę, która szła w poprzek auta. To udało mi się odkleić. Tutaj na nadkolach oczywiście były kawałki dywanu, a pod tym dywanem była gąbka wygłuszająca z jakąś taką warstwą gumy. I tutaj będziemy starać się zastosować podobne rozwiązanie, ale pierwszą warstwą jest taka warstwa 2 mm także butylu. Na tym warstwa sreberka. Nie wiem, czy to jest tak zaprojektowane, że odbijało ciepło. Pewnie nie szkodzi, na pewno pomaga. A ma takie wykończenie trochę jak dynamat, ale nie jest to dynamat, jest to taki trochę tańszy odpowiednik. Ok, po tej warstwie będziemy stosować piankę. Pianka bodaj jest trójwarstwowa. Różne gęstości, różne grubości dla jak najlepszego wygłuszenia wszystkich zakresów dźwięków. Na razie skupiam się na części przedniej. Tutaj zrobiłem trochę półkę, aczkolwiek przygotowuję miejsce na nasze kontrolery mikroprocesorowe. Mam tu na myśli mikrokontroler Arduino, na którym będę bazował. Podobnie umieszczę go po drugiej stronie. Tutaj będzie pod spodem akumulator oczywiście. Jak najbliżej akumulatora zrobimy skrzynkę dystrybucyjną, skrzynkę też z bezpiecznikami oczywiście i przekaźniki. Te grubsze, większej mocy, te już do sterowania prawdopodobnie umieszczę przy Arduino po drugiej stronie. Ok, tutaj widać firewalla, też była pianka, to wszystko będziemy wykańczyć ładnie. Tutaj mamy właśnie przejście wiązki do komory silnika. Także tą powierzchnię, podobnie całe rozwiązanie, czyli skrzynkę, te konektory, które tu były, możliwe, że będziemy używać. Zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Muszę dokończyć, projektować obwody, żeby wiedzieć ile mam wymaganych połączeń. W międzyczasie jeszcze naprawiałem dach, który ulega odklejeniu. Teraz ta linia tutaj między szkłem, którą widać, a całym dachem jest w miarę spoko. Prędzej była bardzo, się rozchodziła na środku. Musiałem całość tutaj, ten T-panel podnieść. Teraz trochę trudno, bo drzwi są otwarte. Ale tutaj możecie zauważyć śruby, które przechodzą. One przechodzą na wylot.
znajdują się pod pod tą tutaj blachą nierdzewną. Przewierciłem się przez, to tam jest zwykła blacha już, pod którą jest włókno szklane. Te warstwy włókna szklanego w tym miejscu są posklejane. No i niestety ten klej puszcza no po 37 latach może. I trzeba podjąć pewne kroki w celu naprawienia tego. I właśnie odbywa się to poprzez ściągnięcie tych części za pomocą takich śrub. Okej. W międzyczasie pracowałem też nad drzwiami. Wyciągnąłem wszystkie zamki, czyli te zamki oraz zamek kluczyk. To wszystko było wyczyszczone, wymyte i nasmarowane, dlatego teraz drzwi zamykają się bardzo, ale to bardzo ładnie. Przesuńmy ten karton. Lusterka nie ma, też już jest rozłożone, naprawione i złożone z powrotem. Czekam tylko teraz na maty grzewcze. Mamy nowe szkła docięte. To wszystko Wam pokażę, jak będzie złożone. Teraz lekkie pociągnięcie. Klamki też już są nowe. Z obu stron metalowe, nie plastikowe jak stare. Dodatkowo w drzwiach mamy, tutaj mam nadzieję, że się uda zobaczyć, siłownik do otwierania drzwi, w tym sensie, że to cięgno odpowiada za ciągnięcie klamki, czyli będziemy mogli otwierać drzwi z pilota. Tutaj drugi siłownik od sterowania zamka, który powoduje ich zaryglowanie, odreglowanie. Ok, to taki szybki update po 2 miesiącach teraz. Trochę się działo, miałem trochę materiału, ale był taki trochę powtarzający się, niezwiązły, więc postanowiłem nakręcić grubsze podsumowanie tego, co się działo. Teraz będę dalej wyklejał kabinę i dokończał nasz układ wentylacji. Trochę bałagan, generalnie stosy części, tutaj widać części przedniego zawieszenia. Udało mi się rozmontować całą ramę, tutaj tylnie części zawieszenia, wszystko rozprasowane, wszystkie łożyska wyprasowane. Tutaj taka lekka bolączka, zbiornik spryskiwaczy zżarty przez myszy. Także z początku myślałem, że to są zwykłe obtarcia, ale to są ślady zębów wszędzie. Także myszy nie znalazłem, a wyciągnąłem naprawdę wszystko. Trochę śladów po myszach było też w kabinie. Udało im się też tutaj tył zegarów. Udało się im też tutaj przeżreć na przykład ścieżkę, która łączy bodajże tutaj podświetlenie zegarów. Ale nie ma tego złego, tego akurat nie będziemy używać. Tutaj naprawdę no niestety jest ktoś z zewnątrz powiedziałby chaos. Ja wiem, że wszystko co jest, wszystko jest posegregowane. Także pod spodem w kartonie mamy przygotowane części do chemicznego czyszczenia. Pod całością tutaj zdradza nam, jest rama, która też już jest, wszystko jest demontowane i czeka 2-3 tygodnie będziemy się wybierać do zakładu, żeby oddać tą ramę do czyszczenia. Co jeszcze, ja takie trochę pierdół. Sworznie górne, udało mi się je ładnie rozebrać.
nie były zużyte, więc je ładnie wyczyściłem, wymyłem i nasmarowałem, bo w tych latach, nie wiem czy wiecie, ale części nadawały się do ponownego użytku, do rozłożenia, wymiany części, które się uszkodziły, na przykład tutaj pokryw gumowych, w naszym przypadku stan po prostu idealny. Całość wyczyściłem ze smaru, a że na tyle takiego swożnia jest smarowniczka, wcisnąłem nowy smar, wszystko jest ciasne, ciasno chodzi ten cały przegub kulowy w tym swożniu, także nadawał się do ponownego użytku. Swożnie dolne, które jeszcze tutaj siedzą w wahaczach, te się nie nadają do niczego. Z tego co wydaje mi się, czytałem na forach, to te oryginalne, te wyglądają oryginalne, miały tendencję do wypadania. Także tutaj będziemy upgrade'ować, tak samo jak same wahacze dolne, gdzie je tutaj zaspawamy od tyłu, zamkniemy je blachą, swożnie wymieniamy i dajemy tutaj też taki pierścień, który zapobiegnie wypadnięciu swożnie. Swożnie, już mówiłem, będą nowe, ale też będą nowe pod tym względem, że trochę innego projektu, co powoduje, że są wytrzymalsze i nie wypadają. Tutaj wahacz górny, te swożnie, które wam przed chwilą tam pokazywałem, to właśnie zamontowane tutaj, oryginalnie nitowane, później już przykręcane na śruby. Okay, kolumna kierownicza, oczywiście nie było wspomagania, ale tutaj jest taki feature, kolumna się składała przy wypadku. Był to chyba bodajże jeden z pierwszych samochodów na rynku dostępnych z taką opcją bezpieczeństwa, czyli przy wypadku ta kolumna nie przyszywała, jeśli oczywiście strefa zgniotu spowodowała przesunięcie maglownicy, kolumna się składała właśnie tutaj na tych kratkach i nie powodowała, że kierownica wbijała się w klatkę piersiową kierowcy. Tutaj zapas. Jest to zapas aluminiowy, oryginalny, taka zjazdówka, 37 lat, nigdy nie używana, Goodyear. Ok, tutaj sporo części drzwi i też tapicerka, więcej tapicerki. Tutaj mamy deskę. Deska rozdzielcza, cała popękana, tego już nie będziemy używać. Co tu jeszcze chciałem wam pokazać? O, głośniki tylne, membrany całe popękane, wszystko do wyrzucenia. W międzyczasie jeszcze tutaj mamy silnik dmuchawy, który zaraz wam pokażę. Wszystko porcywiałe. Jeszcze to się jako tak okręciło, ale nie opłacało się tego naprawiać, ponieważ tuleje, po których ślizgało się łożysko, były po prostu tak skorodowane, że trzeba było kupić nowy. Nowy przyleciał do mnie ze Stanów Zjednoczonych, bo wyszło taniej. Dużo taniej, połowę taniej, także licząc koszty przesyłki i cła i wszystkiego. Tutaj już siedzi silnik bez tego, bez klatki. Klatkę można było przełożyć, także wszystko spoko. Zacząłem też właśnie odnawiać system wentylacji i grzania. To co mogłem, czyli klapy, wypiaskowałem i pomalowałem wnętrze. Oczywiście jest to plastik. Wnętrze wykleiłem folią, która odbija ciepło, ale też i zapobiega grzaniu się właśnie tego plastiku, co wpłynie
pozytywnie na osiągi naszego układu klimatyzacji i grzania, bo nie będzie grzało czy też chłodziło plastiku tej obudowy, tylko będzie pompowało to powietrze bezpośrednio na kierowcę pasażera. Czyli to za nami. Wszystko oczywiście prędzej wymyte. Tutaj mamy nasz parownik, a pod spodem nagrzewnica. Będę musiał to sprawdzić jeszcze pod ciśnieniem, czy jest szczelne. Ma to 37 lat. Chciałbym to użyć ponownie. Nagrzewnica, tutaj te rurki. Przepłukałem ją, nie było tam żadnego syfu, także spoko. Nie jest to tak jak z silnikiem, który był cały skorodowany. Tutaj z tyłu część dla guny. Tak samo tutaj to jeszcze wyprzedaje przy okazji. Co dalej? Tutaj klapa od recyrkulacji, odnowiona, nowa pianka o strukturze komór zamkniętych, znaczy gąbka, która ma strukturę zamkniętą, czyli nie chłonie wody. Tutaj też nowa taśma neoprenowa na grubości bodajże 5-6 mm dla uszczelnienia. Tutaj tak samo wszystko po to, żeby powietrze nigdzie nie uciekało. Całość po zmontowaniu tego jeszcze wykleimy po krawędziach takim kitem uszczelniającym. Oryginalnie też był ten kit zastosowany, nie na całym wodzie, ale tam, gdzie było to wymagane, i tak też będziemy robić. Co tu mamy na stole? Na stole mamy kolejną część. Tutaj był, czyli wejście powietrza, wentylator pompuje, a w środku mieliśmy, także najpierw był tutaj ten parownik. Następnie jest nagrzewnica, która by siedziała tutaj, w tej części, która jest dokręcana do tamtej. Tutaj mamy miechy podciśnieniowe, czyli wężyk doprowadza tutaj podciśnienie. Jak to jest sterowane? Na panelu sterowania wentylacją znajduje się guzik, który jest mechaniczno-elektryczny. Po jego przestawieniu jest tam takie elementy gumowe, w których są kanały. Poprzez obrócenie tego pokrętła następuje otwarcie odpowiednich kanałów, które doprowadzają podciśnienie do danego miecha. I następnie taki miech się zaciąga, tak jak tutaj na przykład. I ten miech ciągnie za sobą. Tutaj nie wiem, czy coś będzie widać. Mam nadzieję, że może. O. Steruje klapą. Takich miechów jest 5. Sterowanie nawiewem, znaczy kierunkiem nawiewu. Tutaj jeszcze kolejny, taki trochę innego typu. I jeszcze tutaj miech, który przychodzi na klapkę, która jest odpowiedzialna za recyrkulację powietrza, czyli przy maksymalnym chłodzeniu albo grzaniu bodajże klapka od recyrkulacji jest zamykana, żeby powietrze trzymać w środku i recyrkulować oczywiście. Okay, tutaj już teraz mogę zdradzić, że wykorzystujemy tą technologię sterowania, ale pozbywamy się tego oryginalnego pokrętła mechaniczno-elektrycznego. Będzie to czysto elektroniczne. Sterowanie miechami będzie się odbywało przy pomocy małych zaworów powietrznych, takich 12-voltowych, które dadzą radę zamknąć, jeśli trzeba, i otworzyć, kiedy trzeba, dopływ podciśnienia do tych miechów. Kolejny upgrade, jaki tutaj już zastosowałem. Mieszanie powietrza. Wrócę to w drugą stronę. Mieszanie powietrza odbywało się też za pomocą pokrętła.
Krętło miało metalową linkę, która dochodziła tutaj do tej dźwigni i powodowała zmianę wychylenia tej klapy. W tym momencie dopływ powietrza tylko chłodnego albo odwrotnie. Sorry. Tutaj siedziała nagrzewnica. Tu siedziała nagrzewnica, czyli w tym momencie w takim położeniu maksymalnie ciepłe powietrze. W tym położeniu maksymalnie chłodne powietrze. Albo odwrotnie. Jakoś tak. Klapa bardzo ciężko chodziła, ponieważ był to montaż taki na wcisk. Oczywiście jak przekręciliście to pokrętło, to chcieliście, żeby ta klapa została w tym pozycji. Do tego musiałem tutaj, nie wiem czy widać, zielony element. Są tu tuleje teflonowe u góry na dole. Dlatego teraz ta klapka obraca się bardzo łatwo. Dlaczego? Ponieważ zastosujemy tutaj silnik krokowy, który będzie sterował wychyleniem klapy na podstawie odczytów temperatury. Czyli tak jak w nowoczesnych samochodach, system klimatronik. To będzie trochę bardziej... No nie będzie to pełny klimatronik, ponieważ prędkość obrotowa wentylatora będzie nastawiana manualnie, ale nie przez rezystory, tak jak było to oryginalnie, czyli cztery pozycje pokrętła. To też zamieniamy na sterowanie przez kontroler PWM, czyli będziemy sterować szerokością impulsu. Czyli będziemy mieli płynną regulację od 0 do 100% prędkości obrotowej. To w tej kwestii. Silnik, wentylatory. Tutaj mamy trochę desek, które wymontowałem. Tej sklejki, która była za siedzeniami. Tutaj widać po łacie kleju. Z tyłu wentylatory stare od DeLoreana. One już tam nie wracają. Za nimi wentylator, zespół wentylatorów od Laguny. Wentylatory różnych rozmiarów w Lagunie. Jeden mniejszy, drugi większy. DeLoreany były takie same. Wymieniam je, ponieważ były bardzo niewydajne. Niewydajne w tym sensie, że pochłaniały straszne ilości energii, a nie chłodziły tak dobrze, więc jest to dość pospolita praktyka, żeby to wymieniać. Będziemy też wymieniać całą chłodnicę na aluminiową. Ta chyba stara też była aluminiowa, chociaż boki były plastikowe. Ten zespół chłodnic, który kupimy, będzie cały aluminiowy, łącznie ze skraplaczem też. I dlatego potrzebujemy ładne, wydajne wentylatory, które schłodzą nasz nowy silniczek. Ok, tutaj stary silnik, no tutaj reszta naszego bałaganu. Ok. Dzięki za oglądanie kolejnego odcinka. Mam nadzieję, że teraz plejty będą częstsze. Pogoda pozwala na nieprzerwaną pracę na zewnątrz. Także będę Was informował, co się dzieje. Dzięki.